Witam serdecznie, moim gościem Krzysztof Leśnik, Smolnik Męcina. Witam. Krzysiu, co to się stało, że dzisiaj Smolnik tak naprawdę dwie tarze zaprezentował na tym meczu z Nowosądecką w pierwszej połowie 2-2, a w drugiej połowie 0-5, czyli 7-2 wynik końcowy? No niestety, pierwsza połowa wyszliśmy zdecydowani, wiedzieliśmy co mamy robić, atakowaliśmy, stwarzaliśmy sytuację, no gra wyglądała fajnie. Zmiana całego zespołu też wyszła dobrze, bo weszliśmy, od razu bramkę strzeliliśmy. Mój pechowy karny, niestety nietrafiony, za słabo strzelony, ale bramkarz też się popisał dobrym refleksem. Myślę, że pierwsza połowa naprawdę na plus, bo przeciwnik też był mocny. No ale w drugiej połowie chaotyczne decyzje, zmienialiśmy ustawienie, obrońcy wchodzili do ataku. Brakowało skupienia, skuteczności, też bramki niektóre po prostu wynikały z naszego nieskupienia, z rozluźnienia zbytecznego. A jak ocenisz już teraz 9 kolejek za wami, bo już kończymy tą pierwszą, to jak ocenisz? Ja osobiście nie brałem udziału też we wszystkich meczach, ale myślę, że chłopaki, no weszliśmy w ten sezon dużo lepiej niż w poprzedni, już doświadczenie zebraliśmy w poprzednim sezonie, no ale wyszło jak wyszło, też 2 zwycięstwa tylko. No ale myślę, że jeszcze będziemy kontynuować swoją przygodę w barażach. Myślę, że pokażemy swoją tą lepszą twarz, jak dzisiaj w pierwszej połowie. No, myślę, że się postaramy. Tego życzę. Dziękuję za wyjazd. Dziękuję bardzo również.